Dzień dobry Państwu. Wykorzystuję deszczową pogodę, żeby Państwu pokazać, jak wygląda roślinność, którą mam przed domem, którą uprawiam na terenie publicznym. Pada deszcz, nie ma wielu przychodniów, robi się trochę ciszej. W związku z tym, proszę wybaczyć, w tle będą krople deszczu, ale za to nie będzie innego hałasu. Osoby, które uprawiają ogródki na terenie publicznym, zwłaszcza gdy ten teren jest tuż przy chodniku i przy ulicy, dobrze wiedzą, jakie to tworzy problemy. Jednym z problemów jest rodzaj gleby. My w ogóle mamy tutaj bardzo ubogą, piaszczystą glebę. Gleba, która jest na poboczu szosy, na poboczu chodnika, zwykle jest pełna gruzu i kamieni, które pozostały po zrobieniu tychże. Ja mam tutaj trzy mikroogródki. W jednym posadziłam różę Dortmund, jest to róża pnąca, dosyć kolczasta, w związku z tym jest w miarę bezpieczna, jeśli chodzi o kradzieże. Róża przepięknie kwitła w pierwszym kwitnieniu pod koniec maja, na początku czerwca. Teraz jest w stanie odpoczynku czy spoczynku. Tutaj posadziłam swego czasu dziwaczki. Niestety mamy bardzo wiele ślimaków nagich i z tych dziwaczków ostały się tylko dwa. Mam również pięciornik krzewiasty, kocimiętkę, kalinę koralową, która już przekwitła. Na ogrodzeniu rośnie powojnik botaniczny. Jest to powojnik dla każdego, ponieważ naprawdę nie trzeba się w ogóle znać na uprawie powojników, żeby taki powojnik nam kwitł. A na ścianie domu, może Państwo są w stanie zobaczyć, wspina się Super Dorothy, którą będę dzisiaj najprawdopodobniej rozpinać jeszcze po ścianie. Ten fragment mojego ogródka od frontu wygląda w tym momencie bardzo ładnie ze względu na ostróżeczkę polną. Proszę zobaczyć, ja mam ostróżeczkę w trzech kolorach. W tym momencie jest niebieska, czy też wręcz taka niebiesko-fioletowa, biała i różowa. Świetna roślina, ślimaki jej nie jedzą. Ja straciłam wszystkie ostróżki bylinowe, natomiast wysiewam ostróżeczki polne i one się bardzo dobrze mają. Nie cieszą się też zainteresowaniem, przepraszam, ale powiem, złodziei, ponieważ jak wiemy, jak coś rośnie przed domem, nie jest ogrodzone, może paść ofiarą osób, które lubią sobie wziąć cudzą własność. Mam tutaj też krzewuszkę. Krzewuszka oczywiście już przekwitła, natomiast krzewuszkę powoli przerasta róża okrywowa firmy Meilan. Jest to biała róża, ale myślę, ze względu na chłody, które panowały ostatnio, kwiaty zrobiły się lekko różowawe. Serdecznie polecam Państwu róże firmy Meilan, zwłaszcza serię Meilan Decor. Są naprawdę znakomite, świetnie się krzewią, bardzo dobre są też na skarpy. Zdrowa, ładna róża, delikatna, taka nieoczywista. Kwiaty są nieco zmaltretowane przez deszcz. A tu część mojego ogródka od frontu, z której jestem bardzo dumna, ponieważ udała mi się ta kompozycja. Nawet nie zdawałam sobie sprawy, jak będzie ona udana. Rośnie tutaj kilka różnych róż. Proszę popatrzeć. Tu mam między innymi dwa egzemplarze róży, którą sądziłam, że jest to Excelsa, ale teraz nie jestem pewna. To jest jedna z tych dwóch róż i ona zachowuje się jak róża rabatowa. Natomiast druga postanowiła być ramblerem. Wspięła się na ketmię syryjską i jest w tym momencie już
naprawdę ogromna. Te dwie róże rosną w towarzystwie wspaniałej róży Miracle on the Hudson. Proszę popatrzeć. Cóż to za barwa? Wręcz niezwykła. Subtelny zapach. Mam tutaj też drugiego Ramblera. Tę różę rozmnożyłam sama z pędu przyniesionego mi przez ucznia. Być może jest to Dorothy, proszę mnie poprawić, jeśli się mylę. Róża ta wspaniale się rozrosła. Pozwoliłam jej wejść na bramę, ponieważ my tej bramy zwykle nie używamy. Róża bardzo słabo powtarza kwitnienie, jest lekko podatna na mączniaka i czarną plamistość, ale moim zdaniem, kiedy ma stanowisko przewiewne, takie jak tutaj na bramie, cieszy się lepszym zdrowiem. Na Ketmi jest również powojnik Etoile Violette. Będzie niebawem kwitł. No, a kwitnienie zakończy Ketmia właśnie. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i pozdrawiam serdecznie.